Dzisiaj na naszej uczelni mamy szczególny dzień, bowiem odbywa się promocja pana profesora najnowszej książki Historia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy 1945-2010. W związku z tym proszę troszeczkę opowiedzieć o historii bydgoskiej adwokatury, jak zmieniała się rola, funkcja bydgoskiej adwokatury na przestrzeni czasów. No, dziękuję, że uczelnia i Okręgowa Rada Adwokacka zadbały o to, by była możliwość powiedzenia nieco o tej książce, która obejmuje fragment, co tu wiele mówić, dziejów adwokatury. Adwokatura ma długą historię, a jeśli chodzi o adwokaturę w regionach nam najbliższych, to jest w Wielkopolsce i na Pomorzu, to na dobrą sprawę od lat 70. XIX wieku. I trzeba powiedzieć, że adwokaci w Bydgoszczy obok adwokatów w Poznaniu byli grupą największą. Oczywiście to, co przyświecało jako motyw przewodni adwokaturze, to przede wszystkim dążność do tego, by ta korporacja zawodowa cieszyła się samorządem i była wolnym zawodem. I dotyczy to także sytuacji, jaka ukształtowała się w 1945 roku, kiedy Polska, Polacy znaleźli się w nowej rzeczywistości. Jest rzeczą charakterystyczną, że nie trzeba było w 1945 roku budować adwokatury od nowa, albowiem przetrwało ciężki okres okupacji bardzo wielu adwokatów i oni mogli niejako kontynuować to, co zostało w 1939 roku przerwane przez wybuch wojny, i tak się rzeczywiście stało. Później w wyniku różnego rodzaju zawirowań, o których trudno w tym miejscu tutaj mówić, dokładnie w 1949 roku Rada Adwokacka została, jej siedziba, przeniesiona z Torunia do Bydgoszczy. Był taki króciutki okres czasu, że była Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy z tymczasową siedzibą w Toruniu. Szukano odpowiedniego lokalu, co nastąpiło w 1950 roku, i wtedy już w Bydgoszczy przy ulicy Wierzbickiego 1 rozpoczęła działalność Bydgoska Izba i Rada Adwokacka. Później zmieniano siedzibę, była siedziba przy ulicy Dworcowej, dzisiaj jest przy Nowym Rynku 5 i, że tak powiem, w Bydgoszczy ma stałą swoją siedzibę. Oczywiście w okresie Polski Ludowej działalność adwokatury była najeżona różnego rodzaju trudnościami. Nowe władze adwokatury nie lubiły z różnych powodów. Stąd też dążono różnymi środkami i prawnymi, i pozaprawnymi, by się tej grupy zawodowej z jej samorządnością pozbyć. Nie udało się, bo jak już na wstępie powiedziałem, zabiegała ta grupa zawodowa, a była ona silna intelektualnie, to byli ludzie porządnie wykształceni, dynamiczni, i jakkolwiek były różne zabiegi zmierzające do ograniczenia samorządu, to jednak obroniono się. Jakkolwiek bywały okresy, że minister sprawiedliwości miał, powiedziałbym, wielkie uprawnienia w odniesieniu adwokatury, to jednak całkowicie jej swobody działania nie był w stanie pozbawić. Zaangażowali się adwokaci w te przeobrażenia, które miały miejsce w latach 50., rok 56., gdzie podjęto próbę odbudowy samorządu. Później takim okresem bardzo ciekawym było przejście z indywidualnych praktyk w kierunku zespołów adwokackich, to jest kolejny etap. Potem ciężki okres stanu wojennego. No i wreszcie od 1989 roku adwokatura działa już w ramach nowej rzeczywistości, kiedy może ten samorząd adwokacki działać w całej pełni.
Kolejną rzeczą niezwykle ważną to jest udział adwokatów w życiu społecznym. Adwokaci mają niejako z samego założenia swojego wpisaną działalność społeczną. Dalej, aktywność polityczna, choć uważam, że mogłaby być większa, że tych prawników, adwokatów w różnego rodzaju organach władzy mogłoby być więcej. Bardzo wielu adwokatów, także naszych bydgoskich, funkcjonuje obok swojej działalności zawodowej na polu nauki. I to wszystko przysparza tej grupie zawodowej, która dba nie tylko o intelektualną stronę swojego zawodu, ale także przestrzeganie tego, co się mocno jednoznacznie określa jako etos adwokacki, to wszystko składa się na prestiż tej grupy zawodowej. No dzisiaj adwokatura stoi przed problemem połączenia zawodów, na przykład adwokatów razem z radcami prawnymi, no i cały szereg innych. Ja myślę jednak, że to, co wywalczyli sobie adwokaci w połowie, czy pod koniec XIX wieku, czyli tą wolność swoją, samorządność, samorząd najkrócej rzecz biorąc, to przetrwa i jest to bardzo, powiedziałbym, ważny i optymistyczny jakiś moment w dziejach tej grupy zawodowej. A ponieważ w naszej uczelni funkcjonuje Wydział Prawa i Administracji, no to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że w ramach dziejów administracji rozpatrujemy także zagadnienie samorządu zawodowego, a samorząd adwokacki jest jednym właśnie z tych samorządów zawodowych. Jak długo trwały przygotowania, zbieranie materiałów i czy było to zajęcie bardzo czasochłonne? Proszę pani, jak we wszystkich tego rodzaju opracowaniach, no najważniejsze jest zebranie źródeł, czyli poszukiwania w archiwach, oczywiście najbliższych, archiwum bydgoskiego, archiwum toruńskiego, ale także warszawskich i na samym miejscu, czyli w adwokaturze jest także pięknie zorganizowane archiwum i to była moja baza. I te archiwalne poszukiwania, to się fachowo nazywa kwerenda archiwalna, trwała około 2 lat, a napisanie został rok. Czyli myślę, że wydajność była nie najgorsza. W ciągu 3 lat książka powstała. Ona się właściwie składa z 2 takich zasadniczych części. Pierwsza część to jest opis w 7 rozdziałach po kolei, uwzględniając różne okresy funkcjonowania, a druga część to jest właściwie dokument, no bo są to dzieje adwokatury miejscowej, są ludzie i to wszystko musi znaleźć swoje odzwierciedlenie, więc nazwisk, bym powiedział, jest parę tysięcy, przewijają się przez karty tej strony, no bo jest to, proszę pani, książka nie tylko o instytucji, ale o ludziach, prawda? Nawet bym powiedział głównie o ludziach. A które wątki, rozdziały są dla pana profesora były przedstawiane najciekawsze i czy jakieś wątki zostały pominięte, czy nie można ich było przedstawić, czy chciałby pan profesor przedstawić je głębiej na przykład? No proszę pani, czy głębiej, to już by było uzależnione, czy by się pojawiły nowe źródła. To jest jedno, na pewno są fragmenty, które warto by pogłębić, na przykład udział adwokatów w procesach politycznych lat 40. i 50. Jest kwestia Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. No jest parę wątków, które w pracy sygnalizuje i warto byłoby do nich jeszcze wrócić. Ale to, o czym pani wspominała, to jest pierwsze opracowanie tego typu, że całościowo fragment od 45 do 2010, to się zbiegło troszkę i z rocznicą, jaką adwokatura bydgoska obchodziła, no a myślę, że ładnie się wpisujemy w dzieje adwokatury polskiej w ogóle. A czy jest to książka skierowana tylko do wyspecjalizowanej grupy odbiorców, czy także może zainteresować mieszkańców Bydgoszczy? Grupy, ale myślę, że bydgoszczanie także mogliby z niej poczytać, z tym, że ona nie będzie w ogólnym obiegu. Adwokaci głównie będą czytelnikami, ale są biblioteki. Każda z bibliotek otrzymała przynajmniej jeden egzemplarz i jest możliwość, że
skorzystają, poczytają. Z czego autor byłby zawsze, jak to zwykle bywa, w takich okolicznościach ogromnie rad. Jest pan profesor również autorem wielotomowego bydgoskiego słownika biograficznego. Biogramy jakich osób, jakich narodowości związanych z rozwojem Bydgoszczy na przestrzeni historycznej możemy tam poznać? No jest sporo nazwisk, które na pewno do słownika już weszły albo będą wchodziły, bo słownik biograficzny jest, jak pani orientuje się, o ludziach, którzy już ten podział ziemski opuścili, prawda? Ale jest bardzo wielu adwokatów, którzy już są, jak powiedziałem, pierwsi, zwłaszcza ci adwokaci, wspomniany tu adwokat Wierzbicki, Wincenty Nowicki, to byli w odrodzonej Polsce pierwsi adwokaci bydgoscy. No i ta kolejka jest dosyć duża. Staramy się, by w bieżącym roku ukazał się 8 tom tegoż słownika, co byłoby i dla autorów, bo się bydgoszczanie o kolejne tomy zaczynają dopominać, a to już jest dobry obraz.